Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15. Bim bom bada bum. Wybiła godzina 15, zatem czas na Prosto z kadru. Wasz kącik komiksowy w Radio Afera. Witam się z wami Wojciech Nelec i przygotowałem dla was kolejną podróż po świecie, jeśli chodzi o historie obrazkowe. Dzisiaj aż dwukrotnie, ale z dwóch różnych polskich wydawnictw odwiedzimy uniwersum Marvela, zarówno te kanoniczne, jak i opowieść, która dzieje się w zupełnie innej, ekscytującej rzeczywistości, a także odwiedzimy Japonię. Bardzo lubimy odwiedzać kraj kwitnącej wiśni. Nie będzie inaczej też w dzisiejszej audycji, w dzisiejszym odcinku Prosto z kadru, zatem jeśli macie chwilkę czasu, no to zapraszam do tej wspólnej przygody. I oczywiście przypominam, że Prosto z kadru możecie znaleźć na Facebooku. Zawsze staramy się publikować świeży wpis o audycji. Jeśli macie ochotę się wypowiedzieć na temat poszczególnych komiksów, które dla was omawiamy, dajcie znać, dajcie też znać, że nas słuchacie. Podzielcie się swoimi przemyśleniami. Pamiętajcie tylko, żeby to robić bez spoilerów, bez zdradzania szczegółów na temat poszczególnych historii. Szanujmy innych czytelników oczywiście. A także Prosto z kadru na YouTubie, gdzie znajdziecie odcinki archiwalne naszej audycji. Być może znajdziecie tam recenzję albumu, przy którym wahaliście się odnośnie zakupu, albo po prostu jesteście ciekawi, co mamy ciekawego do powiedzenia na jego temat. Plus oczywiście wywiady z twórcami. Mamy tutaj w sumie niemałą już bazę rozmów z osobami powiązanymi ze światem komiksu. Serdecznie do tego zapraszam. A my do pierwszego tytułu z pewnym ścianołazem w tytule przejdziemy już za momencik. Przypominam, słuchacie Prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radio Afera. Audycję zaczynamy od komiksu z wydawnictwa Egmont, który wydaje całkiem sporo tytułów z uniwersum wcześniej wspomnianego Marvela, czyli jesteśmy w komiksie superbohaterskim. Tom już 9 z serii Amazing Spider-Man Globalna Sieć z podtytułem Czerwony Alarm. Jest to już prawie koniec tej konkretnej serii, pisanej przez scenarzystę Dana Slota, który nie jestem nawet pewien, jak długo już pisze przygody pajączka naszego, ale wydaje mi się, że jest to już dobrych ponad 10 lat. Slot był tak długo związany z tą postacią, aczkolwiek te ponad 10 lat to tutaj troszeczkę źle powiedziałem, ponieważ Dan Slott już nie pisze postaci Spidermana, jakiś czas temu przejął go inny scenarzysta, to było chyba kilka lat temu, jeśli się nie mylę, więc to nie było równo jednak 10 lat, natomiast o co mi chodzi z tą dekadą? Ostatnio mi przypomniał Facebook śmiesznego mema, właśnie nawiązującego do jednego z komiksów od Dana Slota. To się wydarzyło 10 lat temu. Chodziło o Amazing Spider-Man numer 700, gdzie Peter Parker został pokonany przez doktora Octopusa i nastąpiła zamiana świadomości, to znaczy Peter Parker domniemanie zmarł w ciele doktora Octopusa, natomiast doktor Octopus przejął umysł Spidermana i w ten sposób tak zmanipulował całym uniwersum, całym światem i stał się bohaterem, stał się Superior Spidermanem. Jest to tytuł, który był też u nas wydawany przez Egmont jakiś czas temu. No i od tego długiego czasu śledzimy te przygody pająka spod pióra Dana Slota. Ja nie miałem do czynienia tylko z częścią tych przygód. Pamiętam początek Amazing Spider-Mana po tym, jak Parker wrócił
do roli superbohatera, do swojego już normalnego ciała i zapowiadało się to całkiem nieźle. Później mieliśmy wielki crossover, Spider-Verse. Kolejna seria Amazing Spider-Man, którą od kilku tomów wam tutaj przedstawiam. No i zbliżamy się do tego końca. I czy w związku z tym odczuwamy to, czy jest budowane napięcie? No, jest z tym powiązany właśnie ten tytuł, Czerwony Alarm, ponieważ mamy tutaj taką wyraźną zapowiedź tego, jaka konfrontacja nas czeka w tym finale, z jaką konkretnie postacią. No, jest to już opowieść przed jakiegoś czasu, ale nie będę wam psuć oczywiście niespodzianki, bo tutaj to wszystko Slott budował już od jakiegoś czasu. No, jest to oczywiście powiązane z pewną bardzo ważną postacią w uniwersum Spidermana. Ale tak naprawdę ten czerwony alarm de facto jest takim malusią częścią tego albumu. Sam album też do najgrubszych nie należy. On ma zaledwie w sumie w sobie 3 zeszyty i jeden anual, czyli w sumie 4 zeszyty. Anuale są zwykle pogrubione, więc też ta pojemność jest tutaj szersza w porównaniu do zwykłych 4 zeszytów, gdyby to były 4 zwykłe zeszyty. I mamy tutaj różne opowieści, które nie mają ze sobą w sumie zbyt wielkiego związku i przez co całość wydaje się raczej takim zapychaczem właśnie przed tym wielkim finałem. Trzeba było gdzieś upchać te kilka drobnych historii, tych kilka drobnych zeszytów w jakiś album, żeby ten wielki finał móc wydać jako jeden taki konkretny z tym story arkiem finałowym. I jest to komiks ostatecznie bardzo średni. Jest tutaj opowieść o tym, jak Spider-Man właściwie w towarzystwie, właściwie nawet nie jest Peter Parker do końca głównym bohaterem tej opowieści, bo tutaj jest ta z Anuala opowieść. Betty Brandt, koleżanka z Daily Bugle, z pracy od Parkera, i to ona jest jakby tutaj główną bohaterką, która próbuje rozwiązać pewną tajemnicę sięgającą wielu lat wstecz i podziemnych, tajnych korytarzy Nowego Jorku. Więc jest tutaj jakaś tajemnica, która całkiem fajnie się rozwija podczas całej tej opowieści, natomiast sama narracja i tego, co się dzieje po drodze, nie jest to jakiś zbyt wysoki poziom storytellingu w moim odczuciu. Potem mamy mniejszą opowieść, która nawet nie tyle jedną, tylko kilka po prostu mniejszych opowieści nawiązujących też troszeczkę do poprzednich wydarzeń z całych serii, ale nie jest to też coś nadzwyczaj ciekawego. Plusem ewidentnym tego tomu jest humor, to jak Spider-Man się zachowuje, jak Parker się zachowuje, jak możemy oglądać Parkera jadącego metrem na gapę jako Spider-Man do pracy, więc jest ten taki charakterystyczna nutka poczucia humoru kojarzonego ze Spider-Manem, którego nie do końca zawsze można opisać, bo to jest coś z taką nutką fight-wapy, ale jednocześnie to jest w końcu wielki bohater, więc to tak trochę dziwnie wypada. Ten tom udowadnia mi właściwie, że niewiele to tak naprawdę bardzo dużo. I co mam przez to na myśli? Na samym końcu tego albumu jest króciutka dodatkowa historia od autora Davida Haina, gdzie to jest dosłownie kilka stron, gdzie Parker spieszy się do pracy i jest jego pajęczy zmysł, jakby tematyką jest niejako pajęczy zmysł, który go ostrzega przed wszystkimi drobnymi rzeczami, ale nie ostrzega go w cudzysłowie, nie ostrzega go przed tym, że jego znajomi i rodzina coś potajemnie przed nim próbują zrobić. Nie będę zdradzać tej niespodzianki, ale to jest bardzo króciutka historia o bardzo małej skali. Nie ma tutaj właściwie
wiecie, jakiejś epickiej bijatyki i tak dalej. Skupienie się bezpośrednio na postaci Parkera, na wykorzystaniu tego pajęczego zmysłu jako taki motor napędowy do tej opowieści. I to jest takie malutkie coś, które zrobiło na mnie największe wrażenie w całym tym i tak już w sumie chudym komiksie, ale w porównaniu, w sensie wiecie, ta malutka historia po prostu dała z siebie dużo więcej niż te wcześniejsze, gdzie się teoretycznie rzeczywiście dużo dzieje, są bijatyki, jest Spider-Man, jest walka z złoczyńcami i tak dalej. To jest w sumie Parker, którego mi brakuje w tych komiksach, który jest troszeczkę przyziemny, jeśli mogę tak to określić. Wiem, że to jest troszeczkę dziwne, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z mutantem, superbohaterem, ale tęskno mi, szczerze mówiąc, trochę do tego Parkera właśnie, który zajmował się byciem nauczycielem w szkole, gdzie pamiętacie, w dobrym komiksie był wydawany Amazing Spider-Man Straczyńskiego, a jeśli nie kojarzycie, to polecam sprawdzić. Było to też przydrukowywane w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Parker wrócił do szkoły, do której uczęszczał, został tam nauczycielem. Udało mu się tam powstrzymać atak na tą szkołę, który nie był powiązany w żadnym wypadku ze superzłoczyńcami. I tam były też oczywiście jak najbardziej wątki takie superbohaterskie z nadnaturalnymi rzeczami, cały motyw z totemami i tak dalej. Ale było to też powiązane właśnie z tą przyziemnością, której mi brakuje w tym Spider-Manie. I ta dodatkowa króciutka historyjka mi to uświadomiła, ale też w sumie na samym końcu pozostawiła coś dobrego po lekturze tego raczej średniego tomu. W każdym razie czeka nas coś wielkiego, na to wychodzi. Coś wielkiego, co nastąpi w tomie kolejnym, a tymczasem Amazing Spider-Man Globalna Sieć, tom 9, Czerwony Alarm z wydawnictwa Egmont. Słuchacie prosto z kadru waszego kącika komiksowego w Radio Afera. Byliśmy w Stanach Zjednoczonych, robimy sobie małą przerwę i lecimy w kierunku Azji, a konkretnie Japonii, kraju kwitnącej wiśni. Kolejny tom serii Kakegurui, Szał Hazardu. Jest to manga z wydawnictwa Waneko, która, no, mówiąc delikatnie, jest całkiem popularna i w Japonii, i w sumie na świecie. Doczekała się adaptacji w formie anime, dostępnego na Netflixie, i nawet adaptacji live action aktorskiej. Chyba niewiele w sumie tytułów może się pochwalić takimi rzeczami, chociaż teraz chyba coraz częściej anime dostają te adaptacje aktorskie, więc jest coś na rzeczy. Przypomnę tylko, że manga opowiada o elitarnej szkole dla bogatych osób, gdzie poza zwykłymi zajęciami mamy bardzo rozwinięty hazard, uprawiany hazard w całej szkole, do tego stopnia, że są tam pojedynki, znaczy pojedynki, zabrzmiało to trochę jakby grali w karty jak w Yu-Gi-Oh! Chodzi po prostu o to, że stawki są bardzo wysokie i osoby, które przegrywają, nie mają pieniędzy, stają się takimi jakby, tak ich nazywają, zwierzątkami, które jakby są podległe innym uczniom i samorządowi. Naszą główną bohaterką jest Yumeko, która przychodzi do tej szkoły w pierwszym tomie i cóż, robi sztorm, robi zamieszanie, bo zaczyna wygrywać, zaczyna robić bardzo ryzykowne pojedynki i wyzywać do gry członków wręcz prawie że legendarnego samorządu, gdzie są ci najlepsi, których się wszyscy boją, a jednocześnie chcą jakby zaistnieć w ich świadomości. Co mnie w sumie zaskoczyło w tym tomie piątym, to, że jest on bezpośrednią kontynuacją tomu czwartego. Czyli mamy generalnie pomiędzy czwartym a piątym tomem ciąg, jeden konkretny ciąg. W poprzednich chyba w każdym przypadku tak nie było, przynajmniej ja tak nie kojarzę. Wyprowadzicie mnie z błędu, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że
takiej bezpośredniej kontynuacji, jak tutaj chyba nie było, a przynajmniej nie ostatnio. W tomie czwartym mieliśmy bardziej nietypową rozgrywkę, bo nie mieliśmy stricte jakiejś gry karcianej, tylko Yumeko została wyzwana do tego, żeby wystąpić jako idolka wraz z inną towarzyszką, która wciągnęła w całe to zamieszanie naszą główną bohaterkę. Konkurs się kończy, wszystko jest dobrze i tak przynajmniej z pozoru to wygląda, ale okazuje się, że nasza główna bohaterka ciągnie sprawę dalej, ponieważ na tym całym koncercie, wydarzeniu byli obecni członkowie samorządu. I jeden z tych członków samorządu zostaje wyzwany na pojedynek przez Yumeko. I cały tom znów opiera się teoretycznie na formule, gdzie mamy jeden wielki pojedynek z kolejną jakby dużą, ważną postacią w kontekście tej szkoły, ale jest troszeczkę inaczej. Jakby krytykowałem już kilka razy tą mangę za to, że jest schematyczna, że czasem nudzi nas tymi opisami poszczególnych zasad każdej z gier, w które postaci grają. I tutaj mamy jedną grę, raczej znaną, ale z małym twistem, ponieważ i tutaj jakby też mieliśmy powód, dla którego były wyjaśnione zasady. Poker z wyborem. Jakby standardowy poker, tylko że z tą różnicą, iż na samym końcu, kiedy już jest koniec licytacji, jest koniec dawania stawek, osoba, która dała najwięcej, ma możliwość wyboru, czy będzie wygrywa ten zestaw kart, który jest silniejszy czy słabszy, czyli albo się ma wygrywa ten, kto ma najsłabszą rękę, albo najsilniejszą. Jest tutaj ten wybór, co nadaje jakby dreszczyku emocji całej tej opowieści. Trochę się martwiłem o ten tom, bo byłem ciekaw, w jakim konkretnie kierunku chcą z tym iść, bo poker w sumie wydaje się taką dosyć prostą grą w porównaniu do tych wszystkich innych rozgrywek, które były wcześniej, ale tutaj twórcom udało się stworzyć, mimo tego, w sensie po takiej jakby prostej grze, spore napięcie wynikające z tego, co się dzieje ze stawkami podczas tej gry. Twórcy w dosyć dziwny i nietypowy sposób, zresztą cała ta manga jest bardzo nietypowa, więc jakby w tym całym szaleństwie tkwi jakby cała ta metoda, która została tutaj wykorzystana do tego. Przy tej licytacji są wciągane postaci dodatkowe, dzięki czemu też trochę manga więcej się skupia na postaciach pobocznych, budując jakby lepiej te relacje, ten świat. I nie spodziewałem się, że w trakcie samego pojedynku postaci, które bezpośrednio w nim nie uczestniczą, zostaną rozbudowane. Więc tutaj byłem pod wrażeniem tego, jak udało się połączyć tak wiele elementów w tej jednej rozgrywce. I mimo to, że manga, tak jak wspomniałem, lubi być tutaj schematyczna, to udało się zbudować napięcie. Bo jak się zapewne domyślacie, Yumeko po prostu najczęściej wygrywa. Nasza główna bohaterka. Jakby na tym mniej więcej polega cała ta rzecz. Tak jak wspomniałem, ona przychodzi i robi zamieszanie w tej szkole od pierwszego tomu. I mimo tego, że mniej więcej potrafimy przewidzieć, co prawdopodobnie się stanie, nie będę wam zdradzać, to autorom udało się tak tą narrację podbudować, że jednak jest konkretna stawka, tak duża, tak nietypowa, że czujemy to napięcie, że naprawdę nie możemy się doczekać tego, kto wygra. I jak w ogóle, czy nasza bohaterka i postacie ją wspierające wyjdą z takiej jakby opresji, bo tutaj mamy pewien problem, nie będę jakby zdradzać, ale ktoś no, wpada w mały problem. No. Kurczę, naprawdę ciężko mówić bez konkretów, ale jakby meritum tego jest takie, że udało się twórcom wprowadzić napięcie, co przy tej schematyczności
byłoby już raczej ciężko. Więc wydaje mi się, że jest to lepszy tom niż dotychczasowe. I jestem bardzo ciekaw następnego, który prawdopodobnie też chyba będzie mega bezpośrednią kontynuacją i jakie będzie nieść za sobą konsekwencje finał tej potyczki, której byliśmy świadkami w tym piątym tomie. Przypomnę, Kakegurui, tom piąty z wydawnictwa Łaneko. Słuchacie prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radio Afera. Wracamy do historii obrazkowych i przechodzimy do ostatniego komiksu w dzisiejszej audycji. I jest to tytuł, z którym mam niemały problem. Nie będę ukrywać. Jest to drugi tom z serii Era Apokalipsa pod tytułem Rządy z wydawnictwa Mucha Comics. Zatem wracamy do wydawnictwa Marvel. Era Apokalipsa jest klasycznym wydarzeniem lat 90. Wielkim crossoverem pomiędzy mnóstwem postaci z uniwersum X-Men, czyli tego świata z mutantami Marvela. Jest to opowieść o alternatywnej rzeczywistości, ponieważ w pierwszym tomie jesteśmy świadkami tego, jak pewne postaci cofają się do przeszłości, aby zabić Magneto, czyli już dużo zawczasu powstrzymać złoczyńcę przeciwnika uniwersum X-Men. Ale coś idzie nie tak i śmierć ponosi Charles Xavier, profesor X, czyli bardzo ważna postać pozytywna w tym świecie. W związku z czym tworzy się ta alternatywna rzeczywistość, gdzie całym światem rządzi Apokalips, jeden z największych przeciwników mutantów. Jeśli oglądaliście filmy z tymi postaciami, to pojawił się w filmie, który chyba właśnie nazywał się X-Men Apocalypse. Często się przewijał w kreskówce z lat 90. No i była bardzo duża podbudowa wątku z tą postacią też w serii X-Men Evolution, którego finałowego sezonu niestety nigdy nie wyemitowano w Polsce. Do dziś nie potrafię im tego wybaczyć. Zatem alternatywna rzeczywistość. I czy mam ten problem polega właśnie na tej alternatywnej rzeczywistości? Nie do końca. Problemem jest dla mnie to, że ten komiks ma wszystko, z czym można kojarzyć lata 90. w komiksie mainstreamowym superbohaterskim. I nie jest to raczej pozytywna cecha. Chodzi tu o coś takiego, że wszystkiego jest dużo. Wszystko jest wielkie, ogromne, mięśnie na mięśniach, wybuch na wybuchu, mroczna opowieść z jeszcze mroczniejszymi skutkami. Wszystko jest po prostu na krawędzi. Wszystko jest podkręcone do więcej niż maksimum w ogóle dało w konfiguracji. W związku z czym mamy do czynienia raczej z komiksem, w którym dzieje się tak bardzo dużo, że bardzo szybko da się pogubić w tej lekturze. I ten komiks, i prawdopodobnie, teraz już nie pamiętam, ale pewnie to powiedziałem przy okazji recenzji pierwszej księgi, ten komiks jest raczej zdecydowanie skierowany dla kogoś, kto jest już fanem X-Men. Kogoś, kto kojarzy historię X-Men. I kogoś, kto raczej ma dobre skojarzenia i dobre wspomnienia z komiksami lat 90. Nie da się ukryć, że to w moim odczuciu nie jest dobra opowieść. Mało tutaj jest postaci, w tym sensie, że niedosłownym, bo postaci jest naprawdę od groma. Chodzi mi raczej o narrację, o to, na czym opowieść się skupia. Ona się skupia właśnie na tym, żeby wszystko jak najbardziej w tą skrajną stronę pokazać do maksimum. Wszyscy ze wszystkimi się biją, walczą, są wybuchy, lasery, postaci rysowane w sposób tak abstrakcyjnie umieśniony, mógłbym tak bez przerwy chyba mówić. I brakuje w tym komiksie po prostu charakteru. Stawka, która by rzeczywiście mogła czytelnika zainteresować.
No bo problem z alternatywnymi rzeczywistościami jest taki, że nigdy chyba się nie spotkałem w mainstreamowym komiksie, żeby rzeczywiście postaci nie dały rady pokonać tego złego w tej alternatywnej rzeczywistości i nie wrócić po prostu do stanu co najmniej takiego, gdzie zło zostało pokonane. Może przy okazji jakaś linia czasowa się trochę zmieniła, mniej lub bardziej, ale ostatecznie dobro w jakiś sposób tutaj wygrywa. I to jest troszeczkę takie patrzenie z góry, ale z drugiej strony właśnie nie ma... ciężko odczuć właściwie zainteresowanie tym, co się zaraz stanie. Są może tutaj właściwie dwa momenty w tym komiksie, gdzie rzeczywiście coś poczułem podczas lektury. Coś, gdzie złapało jakoś bardziej moje zaangażowanie w lekturze tego komiksu. Jeden z tych momentów dotyczy postaci Magneto, który kiedy dowiedział się, że jego obecna sytuacja to alternatywna przyszłość i jest sposób tego naprawienia, to stara się to wszystko naprawić. Przewija się tutaj wątek jego syna, który się nazywa Charles, Magneto ma konfrontację z postacią Bishopa. To jest jedyna chyba postać, która wie o tej jakby normalnej, w cudzysłowie, linii czasowej, bo z niej trafił właśnie, bo sam jest podróżnikiem czasu i, że tak powiem, go nie usunęło, kiedy czas zaczął się dostosowywać do tego, kiedy Charles Xavier zginął w przeszłości. Bishop ma konfrontację z Magneto, czy raczej Magneto z Bishopem, gdzie mówią o tym, że no w porządku, trzeba naprawić rzeczywistość. Jest gdzieś ten świat, twierdzisz, że jest gdzieś ten świat, w którym wszystko jest w porządku, ale w tym świecie nie ma mojego syna, który jest teraz tu ze mną. I to jest coś, co rzeczywiście w końcu chociaż raz się przejąłem czymś w tym komiksie. To było bardzo ludzkie zachowanie, coś o czym... Taki szczegół, na który nie zwraca się zwykle uwagi. I ten dialog przykuł moją uwagę, tylko że to znów jest jedna scena w naprawdę grubym tomie, gdzie cała reszta jest taka sobie. Napięcia w ogóle prawie nie czuć. Czytelnik jest przyzwyczajony praktycznie od już księgi pierwszej, że wszystko nie idzie tak jak należy bohaterom, ale się starają. Jest tu jeden jeszcze rozdział, jeden z komiksów w środku tego albumu, gdzie chyba nawet kończy się takimi charakterystycznymi słowami, że tutaj wyjątkowo wszystko poszło całkiem dobrze. I ten komiks mnie pod tym kątem zaskoczył, bo rzeczywiście był czymś bardziej wciągającym niż ta cała reszta. O, właśnie, mam ten komentarz przed sobą. Wierzcie lub nie, ale w tym rozdziale wydarzyły się same miłe rzeczy. I w ogóle chyba jest to jeden z lepiej narysowanych rozdziałów w całości, gdzie mimo tego, że występują całkiem nienaturalne i nadzwyczajne proporcje postaci, kreska jest trochę inna od tego, co mamy w całym komiksie. I są to ilustracje od Chrisa Bacalo, albo Bacalo. Mam nadzieję, że któraś z tych form jest poprawna. I to jest to, że gdzie coś wyjątkowo idzie całkiem nieźle, to jest właśnie ten drugi jeszcze plus tego albumu. Nie wiem, na ile jeszcze tutaj w wydaniach Mucha Comics nam zostanie z tej ery Apokalipsa, ale końcówka tutaj jest delikatnie jeszcze intrygująca, gdzie jedna z postaci, która przez cały album, przez jakby tą opowieść do tej pory zdawała się być raczej po stronie Apokalipsa, okazuje się potajemnie, że jednak nie do końca. I tu znów była taka chwila rzeczywistej ekscytacji, gdzie ktoś kogoś ratuje i tajemnicza postać ratuje kogoś w kapturze, potem ten kaptur jest zdjęty i o. Nie jest to może jakiś plot twist, którego nie da się przewidzieć, bo jakby ziarno było już zasiane wcześniej, więc tu przynajmniej też jest fajna konsekwencja, ale podbudowuje jakby lekturę.
niestety to jest dla mnie zbyt mało, żeby móc pozytywnie ocenić z mojej perspektywy ten komiks, więc mógłbym go polecić tylko i wyłącznie fanom X-Men, a szczególnie tym, którzy czytali TM Semika, bo w tym komiksie mamy też wstęp od Arka Wróblewskiego, który pracował w TM Semiku i nadaje też kontekstu historycznego właśnie dla X-Men w Polsce. TM Semik, wydawca lat 90., który wydawał u nas mnóstwo superbohaterszczyzny, w tym właśnie X-Men. I seria X-Men musiała być zamknięta chwilę przed tym, kiedy ta era apokalipsa miałaby wejść. Czyli de facto, jeśli szukacie kontynuacji waszych X-Men, jeśli waszymi X-Men byli ci z TM Semika, no to era apokalipsa jest po prostu czymś, co musi się znaleźć na waszej półce i przy okazji też przeczytacie, jak to z tym było z perspektywy Arka pracującego w TM Semiku. Pod kątem tej ciekawostki historycznej to było całkiem fajne. Swoją drogą jeszcze na sam koniec dopowiem ogromny plus dla wydawcy za to, że na pierwszych stronach też uwzględnił streszczenie tego, co działo się w tomie poprzednim, więc nie musiałem w pełni brnąć jeszcze przez pierwszy tom ponownie, żeby na pewno przypomnieć sobie wszystkie konkretne wątki z księgi pierwszej. Podsumowując, tak jak wspomniałem, X-Men Era Apokalipsa, księga druga z wydawnictwa Mucha Comics, raczej tylko dla zagorzałych fanów X-Men. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję. Przypomnę, byliśmy w świecie Marvela dwukrotnie, bo wraz z serią Amazing Spider-Man Globalna Sieć, tom 9 z wydawnictwa Egmont, przed chwilą jeszcze X-Men Era Apokalipsa, księga druga z Mucha Comics, a pomiędzy tym wycieczka do Japonii, Kakegurui Shao Hazardu z wydawnictwa Maneko, tom 5. Przypomnę jeszcze raz, Prosto z Kadru znajdziecie na Facebooku oraz na YouTubie. Zachęcam, żeby zerknąć. Dziękuję Wam za spędzenie tej godziny z komiksem właśnie z nami, z Prosto z Kadru w Radio Afera i mam nadzieję, do usłyszenia za tydzień. Cześć! Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński. Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham Prosto z Kadru. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z Kadru. W każdą sobotę o 15:00.